Rolnicy z powiatu ząbkowickiego protestowali w godzinach porannych na drodze krajowej nr 8 na odcinku Ząbkowice Śląskie Łagiewniki, tworząc kolumnę kilkudziesięciu ciągników. Głównym takim apelem teraz, który najważniejszy jest, to powstrzymanie napływu zboża z Ukrainy, abyśmy mogli w żniwa, mieli gdzie sprzedać, mieli gdzie przetrzymać. Magazyny są pełne teraz u nas, u rolników. Skupy mają też magazyny pełne. Eksport zboża z Polski do Afryki, nie wiem, nie idzie chyba. Jest tyle zboża, że do żniw na pewno nie zdążą tego wywieźć. Chodzi nam głównie, żeby powstrzymać to. Również chodzi nam o jakieś znormalizowanie tych cen, które teraz są na nawozy, na środki ochrony roślin. Wszystko podrożało, pszenica potaniała. Zostaliśmy z pewnymi magazynami, nowe zbiory za 2-3 miesiące i nie wiemy, co robić tak naprawdę. Mam nadzieję, że za nami kolejni ruszą i dojdzie do jedności takiej, jak to było ile? 3 lata do tyłu? Tam były postulaty związane ze zwierzętami. Jednak gdzieś tam się zjednoczyliśmy. Mam nadzieję, że to teraz też tak będzie, że pociągniemy następnych i może się w końcu wszyscy ruszą i pójdziemy do Warszawy pokazać. A przede wszystkim chcemy też uświadomić każdą osobę w Polsce, że nawet nie jesteśmy świadomi, że chleb już jemy z mąki z pszenicy technicznej. Ja bym nawet nie chciał się za bardzo wdawać w te dyskusje, bo te postulaty były, te obietnice były. Rolnicy są zawiedzeni tą całą sytuacją, ale myślę, że też jak gdyby mieszkańcy miasta powinni zwrócić uwagę na to, że po prostu no, oni nie wiedzą teraz tak naprawdę, co jedzą. Nie? No, w ciągu ostatnich 3 lat, łącznie z tym rokiem, jest wycofane około 30 substancji aktywnych z chemii. I ta chemia jest dalej stosowana poza Unią Europejską, między innymi na Ukrainie czy w Ukrainie. Tak samo jest z produktami mleczarskimi. Ja na przykład też mam krowy i co, też podobno mleko idzie, przetwory z Ukrainy, nas tu gnębią, tego nie wolno, co trochę kontrolę z innych rzeczy, a mleko na dzień dzisiejszy od stycznia spadło nam 60 groszy na litrze. A koszta nic nie potaniały. My śrutę rzepakową w tej chwili kupujemy drożej niż rzepak jest. Gdzie to jest odpad po prostu, a gdzie olej, wszystko? Na Ukrainie nie mają kontroli żadnej jakości. A u nas nasz się śrubuje w Europie, pilnuje się wszystko, a tam jest wolna Amerykanka, robią co chcą. A mało tego, tam nie jest sprzedawane i wspierane takiego rolnika małego, jak my tutaj jesteśmy. To są potężne molochy, które mają potężny kapitał i upychają wszystko, żeby się tam im dalej jakoś kręciło gospodarzenie. Ale jakość zboża jest przepaskudna. Protest rolników nie był akcją przygotowaną przez Związek Rolniczy, samorząd czy partię polityczną. Grupa rolników chciała zwrócić uwagę na problemy, z którymi muszą się zmierzyć.